Do wypowiedzi wicepremiera Piechocińskiego mogę się odnieść tylko na tyle, na ile ją znam z wywiadu. Natomiast wzbudziła ona nasz bardzo duży niepokój, ponieważ z tej wypowiedzi, pomimo późniejszych komentarzy, które też mogliśmy poznać w mediach, jasno wynika, że pan wicepremier był namawiany do poparcia pewnego przedsięwzięcia, konkretnie powołania komisji śledczej w sprawie SKOK, w zamian za jakieś bliżej nieokreślone korzyści polityczne w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą. No, jeżeli nie jest to swoista korupcja polityczna, jeżeli nie jest to wyraz swoistego dogadywania się na poziomie politycznym w celu zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia, to jak to inaczej określić? To czym to tak naprawdę jest? Dla mnie ta wypowiedź była bardzo jednoznaczna. Bardzo dziękuję za przybycie na konferencję zwołaną w dość nietypowym trybie. Najpierw, proszę Państwa, pozwolimy sobie o kilka słów komentarza do tego, co się dzieje wokół systemu SKOK od pewnego czasu, a ostatnio w sposób szczególny. O komentarz poproszę pana prezesa. Potem oczywiście przejdziemy do serii pytań. Postaramy się, żeby konferencja była krótka, albowiem czas wszystkich pewnie goni. Panie prezesie, bardzo proszę. Ponieważ pokazujemy, że usługi finansowe takie same lub porównywalne, jakie oferują banki, można świadczyć również w trochę inny sposób. Nie stawiając sobie na pierwszym planie jako główny cel maksymalizacji zysku, ale stawiając sobie za cel pomoc drugiemu człowiekowi. Niestety stało się tak, że SKOK-i zostały wciągnięte w brudną kampanię wyborczą, najpierw prezydencką, mieliśmy tego ewidentne przykłady. Potem po wyborach prezydenckich na temat SKOK-ów w mediach ucichło. Teraz, kiedy zbliżają się wybory parlamentarne, ten temat powoli znowu zaczyna być wyciągany, znowu zaczyna być eksponowany. Finalizowana jest bez wcześniejszych zapowiedzi praca podkomisji do spraw realizacji ustawy o SKOK-ach. Pojawiają się niepokojące informacje w mediach na temat tego, że nasza sprawa SKOK-ów będzie znowu w jakiś sposób eksploatowana. To są bardzo niebezpieczne i bardzo niedobre zjawiska. Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w podobnym klimacie rozpętano kampanię medialną przeciwko bankom. Zauważamy, że łatwiej jest znaleźć uznanie dla działań, które podejmujemy tutaj w Polsce i które prowadzimy od ponad 23 lat, przecież od 92 roku kasy są obecne na rynku. Łatwiej znaleźć uznanie dla tej pracy wykonywanej przez tysiące przecież pracowników spółdzielczych kas za granicą niż w naszym kraju. Ale mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie zmianie i również i w naszym kraju kasy znajdą dla siebie właściwe miejsce, ale przede wszystkim zrozumienie, bo tego nam najbardziej brakuje, zrozumienia, które da podstawę do stworzenia odpowiednich, adekwatnych do naszej działalności przepisów.